Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na tak 50 przypadkowych faktów o mnie. Także myślę, że się czegoś na mój temat dowiecie. Z wielką frajdą sprawiało mi w ogóle kompletowanie tych 50 faktów. Także miałam przy tym niezły ubaw. Mam nadzieję, że Wy spędzicie ze mną ten czas równie przyjemnie. Dzisiaj tak po domowemu, totalnie na luzie. Było mi po prostu zimno, nie wiedzieć czemu jest mi zimno. Także co kochani, mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło ten czas i zaczynamy! Fakt numer jeden, jestem strasznym śpiochem. Fakt numer dwa, nie licz na to, że dogadasz się ze mną rano. Albo zapomnę o czym mówiłaś, albo się pokłócimy. Fakt numer trzy, jestem strasznie uparta. Fakt numer cztery, mam strasznego fioła na punkcie moich włosów. Fakt numer pięć, nienawidzę, kiedy ktoś mi coś wmawia. Fakt numer 6. Nigdy nie lubiłam fizyki. Fakt numer 7. W liceum uwielbiałam matematykę i chemię. Fakt numer 8. Mam milion pomysłów na minutę. Fakt numer 9. Uwielbiam tańczyć i śpiewać. O ile tańczyć umiem, śpiewać nie potrafię. Fakt numer 10. Jestem poznanianką. Fakt numer 11. Jestem uzależniona od kawy. Fakt numer 12. Jestem bardzo wrażliwa. Ryczę i na filmach, a nawet się zdarzy na bajce. Fakt numer 13. Mam hopla na punkcie kolczyków. Fakt numer 14. Przez wiele lat trenowałam razem z siostrą karate. Trenował nas sam już dzisiaj Shihan Tomasz Olejnik. Fakt numer 15. Marzę, żeby mieć własną stadninę konną. Fakt numer 16. Uwielbiam wszystkie zwierzęta, ale panicznie boję się robaków i pająków. Fakt numer 17. Bardzo mi się podobają łyse koty. Fakt numer 18. Hodowałam kiedyś ślimaki. Fakt numer 19. W swoim ciele posiadam 19 kolczyków. Fakt numer 20. Boję się sama zostawać w nocy w domu. Fakt numer 21. Czasem bywam złośliwa. Fakt numer 22. Nie lubię, kiedy podkład jest idealnie dobrany do mojej cery. Musi być ciut ciemniejszy. Fakt numer 23. Mam fioła na punkcie kupowania zabawek dla mojego syna. Fakt numer 24. Nic na mnie nie działa tak dobrze, jak przytulaniec od mojego synka. Fakt numer 25. Piszę wiersze. Fakt numer 26. Nie lubię złotej biżuterii. Fakt numer 27. Nie cierpię groszku, rodzynek i brokułów. Kolejny fakt, 28. Zawsze w moim domu było jakieś zwierzę. Fakt numer 29. Jestem leniwa. Fakt numer 30. Uwielbiam sprzątać, prać i prasować. Fakt 31. Jako dziecko miałam kurczaczki, Tuptusia i Felusia. Fakt numer 32. Obrzydzają mnie cudze stopy. Fakt numer 33. Przez ponad rok nosiłam aparat ortodontyczny. Fakt numer 34. W podstawówce ciągle biegałam do pielęgniarki. Przed polskim i przed historią. Fakt numer 35. Uwielbiam siedzieć pod kocem. Nawet latem. Fakt numer 36. Nienawidzę oglądać sportu. Z wyjątkiem wyścigów konnych i motocyklowych. Fakt numer 37. Chciałabym mieć własny motor. Fakt numer 38. Zawsze chciałam oddać krew. Niestety za mało ważę. Fakt numer 39. Uwielbiam piec różne słodkości. Fakt numer 40. Gdy byłam nastolatką, byłam emo. Fakt numer 41. Kocham szpilki i buty na obcasie. Fakt numer 42. Nie cierpię sukienek maxi. Fakt numer 43. W mojej szafie nie ma ani jednej pary Adidasów. Fakt 44. Niebieski to zdecydowanie nie mój kolor. Fakt 45. W szafie mam wszystko poukładane tematycznie. Fakt 46. Jestem szminkomaniaczką. Fakt 47. Kocham czytać książki. Uwielbiam. Fakt 48. Mam astmę. Fakt 49. Kiedyś miałam włosy do ramion. I ostatni fakt, fakt numer 50. Jestem uzależniona od YouTube'a. Kochani, to było całe 50 faktów o mnie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o mnie, że miło spędziliście ten czas. Ja się świetnie bawiłam, opowiadając wam o mnie te różne ciekawostki, te różne rzeczy. Do niektórych rzeczy wróciłam pamięcią, wspomnieniami, także dla mnie filmik bardzo przyjemnie się nagrywało. Także co kochani, dajcie znać, czy filmik wam się spodobał i co, i do usłyszenia w następnym razem.
Buziaki, pa!